Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj Was zapraszam na budżet lipcowy. Będziemy sobie dzisiaj razem wspólnie, razem z Wami rozpisywać budżet na miesiąc lipiec. Jak możecie zobaczyć, już mam tutaj taką ładną przekładkę zrobioną, ja ją sobie odwrócę do tyłu i wychodzi nam, słuchajcie, piękny budżet lipcowy. Tak, wychodzi nam piękna tutaj kartka, będziemy sobie zaraz ją uzupełniać. Z drugiej strony później sobie przejdziemy, też będziemy uzupełniać, więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do planowania, a Was już tutaj teraz w tym momencie zachęcam do pozostania ze mną na dłużej, dania łapkę w górę, zostawienia jakiegoś miłego komentarza, żeby ten kanał troszeczkę większe zasięgi podłapał. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Dobra, więc tak, jeśli chodzi o nasz dochód, moi drodzy, w tym miesiącu planowo mamy tutaj wypłata numer 1 to jest 4200 zł, wypłata numer 2 to jest 3376, z czego już wiemy, że tyle właśnie było, więc tutaj w drugiej kolumnie zapisujemy sobie od razu, rzeczywiście tyle było i w tej drugiej wypłacie też tyle było, rzeczywiście. Ale tutaj jeszcze sobie musiałam, o przepraszam, tutaj zaokrągliłam sobie do 80 zł. O tak, o dobra. Mam nadzieję, że to widzicie. Premia. Premia to jest kwota 700 zł. Jeszcze mój mąż jej nie dostał, więc tutaj nie... Nie wiem, ile będzie. Dalej, jeśli chodzi o moją premię, to ja nie wiem, ile tutaj dostanę, dlatego jej w tą kolumnę niestety albo stety nie wpisuję. Jeśli chodzi tutaj o tą drugą kolumnę, no to myślę, że wtedy ją już uzupełnimy, ale pod koniec miesiąca. Dodatkowe zarobki w tym miesiącu będzie to chyba 250 zł z koperty wyzwania budowa. Więc tak by właśnie wyglądało, jeśli chodzi o nasze dochody. Czyli mamy tutaj 8530 zł. No i teraz przechodzimy w nasze wydatki. W nasze wydatki stałe. Czyli tak, Orange w tym miesiącu wychodzi nas 300, planowo miał wyjść 385 zł, finalnie wyszedł nas 384. Polsat 31. Tyle żeśmy za niego zapłacili. Netflix 43, jeszcze nie wiem, czy się udało go zapłacić. Ubezpieczenie 179 zł, 179 zł już było zapłacone. IKA 50 i tutaj już moja IKA ściągnęła mi z konta 50, więc zaliczamy to. Szkoła tutaj ma być 50 zł i tyle faktycznie będzie odłożone. Poduszka życiowa w tym miesiącu jest tylko 50 i tyle faktycznie już żeśmy zapłacili. Budowa tutaj, moi drodzy, będzie 1250 zł. Jeszcze żeśmy tego nie zapłacili, ale pieniądze już są przygotowane. Mąż mój w tym miesiącu dostaje, kochani, 1800 zł. No i tyle dostał. Teraz sobie to wszystko, słuchajcie, podliczymy, ile tutaj mamy. Czekajcie, ja sobie tutaj od razu sobie tą czwórkę, piątkę zmienię na tą czwórkę, będzie mi łatwiej liczyć. Czyli nasze wydatki stałe wychodzą normalnie, czyli 3837 zł. Odejmując tutaj od kwoty 8530 zł, zostaje nam, kochani, 4693 zł na życie i na
oszczędności. A więc teraz przechodzimy w moje wydatki zmienne, czyli wydatki takie, które ponosimy co miesiąc. Ja Was może troszeczkę zniżę. O, myślę, że będziecie trochę lepiej widzieć, bo to jest daleko. I tak, jedzenie tutaj, moi drodzy, wychodzi nam, że planowo będzie to 500 zł. Paliwo również 500 zł. Papierosy tutaj pójdą 200. Uroda tutaj chcę 150 zł, bo mam fryzjera jutro. Znaczy nagrywam to we wtorek. Fryzjera mam w środę, dlatego obstawiam, że ten filmik jak dam, to już będę po fryzjerze. Dalej mamy moda, tu będzie 100. Rozrywka, tutaj będzie 50, nie, 100 zł, przepraszam. Naprawa samochodu, tutaj będzie 200 zł i nieplanowane tutaj pójdzie 100. 20. Teraz sobie to podliczymy, ile nam tutaj wyszło. 1200, 150, 100, 200, 300, 400 i 120. Czyli razem, kochani, mamy tutaj 1870 zł. Policzę sobie to jeszcze raz. No na to by wyglądało, że tyle by właśnie wyszło. Odejmując od kwoty, która nam zostaje tutaj, czyli 4693 zł, zostaje nam, kochani, 2823 zł na oszczędności. Tak. Dobrze. No i teraz przechodzimy właśnie w nasze wydatki roczne, czyli tak, Sylwester tutaj będzie 130 zł, Boże Narodzenie tutaj pójdzie, moi drodzy, 210, ubezpieczenie punta pójdzie tutaj 40, przegląd 30, 175, ubezpieczenie przegląd drugiego auta, poduszka, Boże, podatek za ziemię 25, wakacje tutaj idą planowo 1300 17 zł, razem wychodzi nas tutaj 1927 zł, odejmujemy od tutaj tej kwoty, czyli 2823 odjąć 1927, zostaje nam 896 zł, moi kochani. Aha, bo ja jeszcze sobie zapomniałam o czymś. Właśnie, coś mi tutaj brakowało, słuchajcie, brakowało mi tutaj jednej rzeczy. W wydatkach stałych tutaj jeszcze musi iść siłownia. I ta siłownia kosztuje 180 zł, ja już ją nie miałam się tutaj wpisać. Coś mi tak się właśnie wydawało, że tych pieniędzy jest po prostu za dużo, więc tutaj... Siłownia będzie 180, czyli dodajemy tutaj do tych 3837 zł plus 180. To wychodzi nas tutaj, moi kochani. $4017, odejmując od 8530, zostaje nam 4513. O, tak, dokładnie. I teraz odejmujemy te 1870. I zostaje nam 2643 zł. Tak.
I teraz 2643 zł odjąć 1927. Zostaje nam, kochani, 716 zł na moje priorytety, które sobie wam rozpiszemy tutaj z tyłu. O, proszę bardzo, tutaj one są. No i tak, jeśli chodzi o moje priorytety, no to mamy tutaj tak, zdrowie. I tutaj w tym miesiącu leci na tą kategorię planowo 200 zł. Urodziny tutaj będzie do zamalowania 3 pola, czyli 120. Wyjazd pójdzie tutaj 50. Dziecko będzie zapłacone z premii tej drugiej, więc na razie tutaj nic. Imprezy okolicznościowe to tutaj pójdzie 250 zł. Na samochód 50. Na elektronikę pójdzie tutaj 25. I na opony tutaj sobie damy 20, czyli razem mamy 715 zł, czyli zostaje nam złotówka. Gdzieś tą złotówkę sobie ulokujemy, więc myślę, że tutaj nie będzie tragedii. Więc tak by właśnie wyglądały podliczenia, jeśli chodzi o rozłożenie właśnie kasy. Najważniejsze jest, słuchajcie, żeby tutaj nie być na minusie, może być zero, to się nazywa burzy zero, więc tutaj powinno być zero, ale zostaje nam złotówka, więc tą złotówkę sobie najprawdopodobniej włożę w wyzwanie wakacje, ale to zobaczymy. No i tak, tutaj mam podsumowanie całego miesiąca, które zrobimy pod koniec właśnie, pod koniec miesiąca lipca, więc tak by się, kochani, prezentował właśnie budżet na miesiąc lipiec. Zobaczymy, jak nam się uda. Mam nadzieję, że pójdzie nam całkiem dobrze. A Wy w komentarzach, jeśli dotrwaliście do tego momentu, oczywiście dajcie mi znać, jak tam Wasz budżet. Czy już lipiec jest rozpisany, czy jeszcze nie. Dziękuję Wam, kochani, bardzo serdecznie za dzisiaj i słyszymy się już niebawem w kolejnych filmach. Pozdrawiam cieplutko. Pa, pa.